żelazne śrubki, koło gospodyń wiejskich. Dzisiaj gotujemy w pięknej scenerii właśnie w zamku Ogrodzieńcu. Dzień dobry, drogie panie. Dobry. Macie bardzo fajną nazwę koła. Żelazne śrubki. To jest niesamowite. Ja już się cieszę, no. Witamy na naszej pięknej Jurze. Miło jest nam gościć mistrza sztuki kulinarnej. Super. Proszę przyjąć ten słodki poczęstunek od koła KGW Gulzów oraz żelazne śrubki. Super. Bardzo. Pięknie. To słuchajcie. Nie wyleciał ten dżem. Dobrze. Coś tam jest. Dobra. Pierwsza potrawa to będzie na bazie schabu. Będą takie, powiedzmy, z raziki, które będziemy sobie faszerować naszymi składnikami. Będziemy sobie je lekko obsmażać, obtaczać w mące. Obsmażymy sobie na patelni, następnie wrzucimy sobie do garka, zalejemy wodą i będziemy dusić do miękkości. W międzyczasie będziemy przygotowywać kaszę. I drugą potrawę ugotujemy sobie taką fajną zupę na bazie żeberek, kiełbachy, może boczku? Może troszkę boczku. Kapuchy, powiedzmy, że będzie coś w rodzaju takiego, niech będzie to kapuśniak, trochę kwaśnica, właśnie, niech to będzie kapuśniak ogrodzieńco, niecki, tak. Kroimy w piórko, dobrze? I czosnek, drobna kostka. Kroimy w ogóle w cieniutkie paseczki. No i jeszcze 20 z tego pani wykroi, to będzie naprawdę święto. To jest 80 stopni, za mało, bo się nie będzie gotować. Dajcie cebulkę, którą mieliście. Tak. Jeszcze jedno. Bierzemy schabik. Bierzemy farsz. Starać się, żeby trochę więcej było, na przykład górka wszędzie, nie? Serek mamy. Zawijamy. I taki zrazik mamy robić, tak? Przekazujemy do tamtej ekipy, one mają panierować mące. Dobra, uwaga, dziewczyny, olej, obsmażamy nasze zrazy. Niech się gotuje, dajcie trochę liścia, ziela, wrzućcie do środka, dajcie troszkę soli do środka i wrzucamy te schaby, które tu mamy, wrzucamy do środka. Dobra, mamy zupkę gotową. No i słuchajcie, nie boimy się, że zupa jest jaka? Gęsta. Właśnie. Chcemy, żeby taka była. Wykończamy ją sobie, skoro mamy pomidorki w środku, więc dajmy surowego, fajnego pomidorka. To też nie jest nic złego. Pamiętajcie, że każde danie nasze też powinno ładnie wyglądać. I też na pewno dużo warzyw w naszym daniu też powinno być. Danie to jest jedno. Teraz czas na schabik, który mamy. Szaf krwisty, który mamy do przygotowania, żeby nasze danie było fajne, kolorowe. Ten ser wędzony, który jest w środku, jak już spróbowałem, wiecie, taki fajny, delikatny wędzonko w środeczku poszło, nie? No i tak to ma mniej więcej wyglądać, nie? Czyli roleteczka. Tu mamy sosik, więc jeszcze możemy sobie trochę sosu dorzucić do środka, polać oczywiście. Drogie panie, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze warsztaty. Jestem pod ogromnym wrażeniem, że potrafiłyście się fajnie zintegrować. Bardzo dobrze się duszuję, aż żal wyjeżdżać z tego i naprawdę chciałbym tu zostać jeszcze z wami dłużej. Te przepisy dzisiejsze, oczywiście mieliśmy w głowie, co chcemy przygotować, ale staramy się gotować pod was. Czyli jak mamy groszek, dajemy groszek. Mamy jakąś cukinię, daliśmy pomidory od pani, daliśmy pomidory. Więc na tym też polega kuchnia, że to, co mamy, staramy się, mamy pod ręką, to dajemy też, tak? I żeby to było smaczne, więc ode mnie dla was ogromkie brawa.
Możecie śmiało sobie też pić.